Siema, są Systrament Habitus, bardzo serdecznie na moim kanale serii Death Stranding. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Identyfikator Fragile Express zgodny. Przykryto broń. Zostanie zablokowana do chwili wyjazdu. Dane zgodne. Witaj, sam Porter Bridges. Witaj. Teraz lecę tutaj. Ale fajnie, że się naładowały. To coś. To chyba jest akumulator, nie? Spokojnie. Użycie broni do swoich. O nie. No. Weź się w garść. No właśnie, weź się w garść. Nie chcemy wynurzonych. Dawaj, dawaj, ale deszcz mi przeszkadza. To mogę powiedzieć od razu, że ten deszcz może kurczę utrudniać sytuację. Okej, nie to. Gdzie to jest? Mamy towarzystwo. Dobra. Ła, nie, no dziadu, podnoś to. Teraz dziadu.
zespa się tam. Co? Nie. Psikam na was, się tłumaczę. Kurde. Wal, rzuć tym. Chodzi do tego. Dawaj. Łano. Nie gada, że mnie zażarło. Rozwaliłem. Słuchaj, Sam. Tylko dlatego, że z tego miejsca został krater, nie musimy kapitulować. Narzędzia, o które prosił cię rzemieślnik, mogły przetrwać. Może nawet są blisko. Spróbuj użyć skanera ładunku. Czy
było ustawione. Tak mam nadzieję. Nie, kolego. Obawiam się, że to było ustawione. To są moje rzeczy. Wsadziłem mu chyba bunkier. Trudno. Dora, nie, to zostawię dziś. Tam raczej do niego iść nie będę. Rozpoczynam skan. Skanuję identyfikator Bridges. Identyfikator Fragile Express z Kosty. Wykryto broń. Zostanie zablokowana do tych wyjazd. Ładunek z Kosty. Dziękuję. Dostarczam ładunek. Co? Chyba żartujesz. Zapuściłeś się do tamtej nory? O, nawet nie wiesz, ile te narzędzia dla mnie znaczą. Tyle wspomnień. Takich, których drukarka chiralna nie odtworzy. Myślałem, że proszę o coś niemożliwego. O, tak. I o to chodziło. Czekaj, aż zobaczysz broń, którą nimi zrobię. Samie Bridges, jesteś mistrz. Dzięki. Prawie zginąłem, ale... Koks było, nie? Fajnie, że się podobało, typie, rzemieślniku. Nie zrobili. Powiedziałbym nawet, że jestem im dłużny. Ale jeśli zbratali się z Hicksem, to są tyle samo warci, co i on, prawda? Mam wrażenie, że ci wszyscy jebani terroryści kolaborują jak jedna wielka rodzina. Może powinniśmy brać z nich przykład? Może jest dla nas nadzieja. O ile w UCA jest więcej takich gości jak ty. W kupie siła, co? No i w Nowej Ameryce. Podłącz mnie do sieci chiralnej.
i super. Słuchaj, skoro się o mnie troszczysz, to i ja powinienem zatroszczyć się o ciebie. Dbaj o moje połączenie, a ja będę ci dostarczał najlepsze narzędzia. Razem być może pożyjemy nieco dłużej. O, a tak w ogóle. Spójrz, jakie cacko zrobiłem. Wyrzutnia bolasów. Powinna ci zapewnić dobrą minutę spokoju. Oczywiście to nie jest zabójcza broń. Choć nie obiecuję, że nie zostawi śladów. Jeśli ci się przyda, weź ją. Wyrzutnia bolasów, hmm? Przydatne cacko. Możesz dzięki niej obezwładniać ludzi, nie robiąc im większej krzywdy. A jeśli zamienisz te przewody na splot stworzony z własnej krwi, podziała też na wynurzonych. Nie krępuj się. Postrzelaj sobie. Dobra, zatwierdź. A, zrobiłeś swoje. Teraz pora na mnie. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Sam, masz teraz możliwość ulepszania obiektów. Pomyśl nad tym, jeżeli często z jakiegoś korzystasz. Z butów korzystam. Granat dymny. Dostarczam ładunek. Świetna robota, Sam. Dobra, dzięki. Udało ci się włączyć do gry trzy stacje. Prepersi są już z nami, a sieć chiralna wygląda coraz lepiej. Jako następną stację chcemy wykorzystać centrum dystrybucji. Ale to musi poczekać. Jest pilna sprawa. Bałagan do posprzątania. Musisz odzyskać jeden z serwerów systemowych węzła jeziornego. Wysłano go do naprawy, a w drodze powrotnej przejęły go muły. Serwer zawiera dane walidacyjne do naszego nowego systemu dostaw. Po podłączeniu do sieci posłuży do ich automatyzacji. Dla nas jest bezcenny. Dla mułów znaczy tyle co toster. Toster, który chętnie rozszarpią dla kryształów chiralnych i metali ziem rzadkich. Jeśli się nie pośpieszymy, możemy stracić dane. Tak więc leć do składowiska mułów, zabierz serwer i zanieś go do węzła jeziornego. Osobiście zamieszczam zlecenie. Szczegóły masz w kajdankach.
Okej. Co on chce? Jeszcze raz. Broni dozwolone. Wyszy mnie ktoś! Tam piszy to. Ciebie. Nie zrobię w takim razie. Może przydać. Nie. Jeszcze nie. Budowa zakończona. Droga. Właśnie pamięć, co to jest? Co to jest? Co się gapisz, ciołku? To mnie zainteresowało tam. A jadą. Jadą mi pobić. Yeah.
zapomóc. Co to jest? Sam, jeśli po drodze trafisz na jakieś nośniki pamięci, koniecznie przekaż je w najbliższym terminalu. Kto wie, jak cenne informacje zostały w nich zapisane. Na pewno kogoś tym bardzo, bardzo uszczęśliwisz. Ciebie, grubasie? Dobra. Hehehe, frajerzy. Bardzo easy kiwany. Dobra. Nara. A co tam jeszcze jest? Dobra. Ja wam mówię cześć, nara. O, hura. Wow. Nie no, nara. Teraz sobie wam nara mówię. Ja cię sunę. No tylko pytanie, jak tam przyjadę. Dobra, nara, frajerzy. Mam waszą furę. Z furą tak fajnie to. Ło, tu skacze jeszcze. Okej, bo to się może podnieść.
Ło. Nie no. Cudo. To jest podwarka. TF-ka. Sobie wyjdę. Kurde, jak od początku bym wiedział, że mogę im to ukraść. Lecimy. To się z tym nawet nie bawił. Powiedz, co tam masz? Co tam masz? Gadaj. Z taką furą to ja wiesz. Mogę wszędzie. Nie mam nic dla ciebie, sorki. No stary, to jest po prostu... z nieba ziemia. Co z tego wszystkiego? Nie przyjadę na tędy? Aha. Tego się, kochanie, nie spodziewałem. Ło, ale mu akumulator zawala. Ty stary, kurde. To jest nieopłacalny biznes. Znaczy, w sensie... wrzuty trzeba się podobować. Idziemy naokoło jednak. Jednak jest szybciej. Ale nie no, z furą to jest dużo fajniej. Dobrze, że ją pożyczyłem. Im się tak nie przyda. Miej drugą zresztą. Nie no. Fura to jest marzenie tutaj. Nie ma co. Widzicie to samo co ja? Dojedziesz. Nie
No stary. Będę się pchał, nie! Nie wierzę! Naprawdę, tak niewiele. Stary, nie żartuj sobie. No odpal, proszę cię. Cóż, trudno, nie stracę tego auta. Na razie zrobię sobie następny assembler. Nie interesuje mnie to. Co to tego, to nie dam się. Straciłem assembler, to prawda. No cóż. Nie dojechał. No nie dojechał tutaj niestety. Strasznie szybko. Jest to. Daj lajka. No już nie przejmuj, nie przejmuj. Dam lajka. Nie czuję, że do dostania. Halo, halo. No dobra, czy nie mogę dać lajka, bo dałem jeszcze. Nie no, fura jest może nie taka fajna jak ta obok, ale... No co odpocznę to na pewno. Okej, okay, teraz porzucę na ładunek. Hej Sam, dobrze cię widzieć. Tacy ludzie jak ty napawają mnie dumą. Dzięki Sam. Trzymaj się.
Trzymaj się, trzymaj. Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Czekaj, ja na razie się pozbędę tego, co mam. Dostawca znów się spisał. Serwer jest w świetnym stanie. Dobrze, że nasze dane są bezpieczne. Dziękujemy. Nie ma za co. Sam, do listy zapasów do tworzenia dodałam ci odwróconą trajkę. Węzeł jeziorny podarował nam jej projekt w ramach podziękowania. Mogę ci o niej opowiedzieć, ale czy ty czasem nie miałeś podobnej? No wiesz, dwa koła z przodu, jedno z tyłu, akumulator. Ma autoładowarkę, która się odpala w czasie bezczynności. Jazda po terenie z przeszkodami wymaga wprawy. Najlepiej się sprawdza na długich, równych odcinkach. Tak w ogóle to staramy się skombinować dla ciebie jeszcze jeden pojazd. Dam ci znać. Ty stara, ja mam super pojazd. O! Dalekiego zasięgu. Dzięki, Sam. Dzięki tym danym możemy w końcu ruszyć z pomysłem na zautomatyzowany system dostaw. Powiem chłopcom, żeby zaczęli już testować boty. Zabierz go do centrum dystrybucji na południe od węzła jeziornego. W terminalu dostaw znajdziesz więcej zleceń. Prepersi mówili to Jowo o Fragile. Na pewno można jej ufać? Ta sprawa z Hicksem. Chyba ci mówiłem, że go nienawidzi. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ale nie wierz mi na słowo. Spytaj ją i sam oceń. Tak czy inaczej, potrzebujemy jej. To smutna prawda. Co to jest? Sam, tu Fragile. Podobno połączyłeś trzech prepersów z siecią. I dostarczyłeś im wszystkie zapasy. Dobra robota. Dzięki. Skoro już tak gawędzimy, powiesz mi, o co chodzi z tobą i Hicksem? Słyszałeś plotki, co? Opowiem ci o tym w cztery oczy. W rozdzielni na południe od węzła jeziornego. I tak tam zmierzasz, prawda? Dobra robota. Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w terminalu dostaw. Wejdź do kwatery, on musi się przespać albo coś. Ja widzę ewidentnie dwa. Okej. Okay. Ciebie to olać. Chciałem się wysikać, szczerze mówiąc.
Nie, czy te granaty, chyba granaty coś dają, bo mi tak jakoś szybko nie działa. No i dobra. To chyba wszystko, kochani, na dzisiaj. Dziękuję, że ze mną byliście. Do zobaczenia już w następnym odcinku. Cześć, cześć.